jestem zadowolony, nie może być inaczej, z tego meczu. Bardzo zadowolony jestem z postawy zawodników, zaangażowania, walki. Może zabrakło w pewnym momencie troszeczkę spokoju, można było parę rzeczy zrobić przy tych umiejętnościach spokojniej, ale kilka spraw, które się wydarzyły, napawają mnie przynajmniej dużą nadzieją, że będziemy szli w tym dzisiaj wytyczonym kierunku. Zaimponowała mi dzisiaj postawa w końcowych minutach, w momencie, kiedy któryś z naszych zawodników został sfaulowany, jak się zespół zachował. Wszyscy rzucili się, nawet ze środka boiska biegli, że nie pozwolimy się poniewierać nikomu. I chwała chłopakom za to. Nie chciałbym wyróżniać nikogo, bo jestem przekonany, widząc, jak działali dzisiaj zawodnicy, że praktycznie większość z nich dała z siebie tyle, ile mogła, jeżeli chodzi o bieganie, walkę, zaangażowanie. No tak musi to wyglądać, bo ocena meczu, znaczy, że niektórych sytuacji jest moja podobna. Oni mieli podwajać, potrajać. Jeżeli przeciwnik pozwoli na to, że pozwoli na kontakt, no to muszą szybko podwoić i potroić, no muszą wygrać tą piłkę, odebrać. I faktycznie wielokrotnie się tak zdarzyło, że nawet na przegrane piłki szli, licząc, przeciwnik też człowiek, może popełnić błąd. I tak dwa czy trzy razy się stało. Chyba jest młody bramkarz, on ma prawo popełniać błędy. Natomiast w końcówce wybronił tam takie dwie trudne piłki, ale nie wiem, nie znam go jeszcze, jak u niego jest z emocjami, z procesem hamowania, pobudzania i praktycznie oni się dowiedzieli o składzie tutaj na miejscu, w hotelu przed wyjazdem na stadion i mogło go to zaskoczyć, jakoś podminować, bo Mariusz od wczoraj zaczął treningi, jest w treningu, Pawełek, i raczej myślę, że Kuba sobie odetchnął, jak zobaczył go na treningu wczoraj, dzisiaj na rozruchu, no a musiał wyjść. Szkoda, że tak szybko żeśmy stracili tą bramkę, bo sytuacja była taka, że przewidywaliśmy, że zdobędziemy bramkę, bo i to dosyć szybko, dlatego że no takie statystyki ma ta Łęczna. Szybko tracą, późno odrabiają. I założenie było, żeby się utrzymać przy piłce po zdobyciu bramki z 4-5 minut. No, nie udało się i finalną osobą, o której pan mówi, był Kuba. Ale wcześniej tam mógł Zielek czy Ostry skasować tą akcję na boku, nie? Także tutaj nie wymagajcie ode mnie, żebym wam omawiał zawodników, czy to, tamto, bo jak zacznę mówić o ich plusach wszystkich, to dłużej to potrwa. Cieszę się, że pan tak docenia, bo na pewno tutaj duża zasługa jest tatka. Oni grali dużo piłką. Długo się utrzymywali przy piłce i na pewno też pewne schematy mają wypracowane, natomiast my żeśmy przyspieszyli tą sprawę, szybsze rozegranie, a akcja była faktycznie wielopodaniowa i przemyślana. Szkoda, że Bill nie wykorzystał z tej jednej z dwóch sytuacji, bo to też były dobre akcje. Brak, on już bardzo ciężko pracował. Naprawdę dzisiaj Biliński pracował bardzo ciężko i może no już ten troszkę spóźniony ten spokój mu się włącza, bo w tej drugiej sytuacji wystarczyła podcinka i byśmy mieli spokój. No, przy pierwszej powinien mógł zagrać.
biegający, ostry był. Ale panowie, wygraliśmy.